Jak wiecie, kwadratowa masakra się skończyła, ale Minecraft dalej w moim sercu, ponieważ lubię grać w tę grę. I dzisiaj ze mną jest Jagmiki, który ma do wykonania challenge. Jagmiki, czy zdajesz sobie sprawę, co będzie do robienia? Nie. Nie zdajesz sobie sprawy. Właśnie Jagmikiemu nie powiedziałem do tej pory, co ma zrobić. Ogólnie jest sytuacja taka. Na start oczywiście widzę, zostawcie suba, ten czerwony przycisk na dole zostawcie, żeby był szary, ponieważ mnie to mega wspiera i dzięki temu więcej takich odcinków może powstać. A teraz z Miki mamy taki challenge. Jest nowy świat na moim realmie. Nie, co ty robisz? Halo, nie startuj jeszcze. Jagmiki, wisi mi 250 zł. Wisi mi tyle pieniędzy, jest to duża kwota, aczkolwiek Jagmiki wypił się do mnie dupą. I powiem tak, dzisiaj ma szansę się zrehabilitować, ale do tego dorzucam kolejne 250 zł, ponieważ, Miki, dzisiaj robimy wyścig, kto pierwszy zdobędzie Netherite. Czyli robimy pół speedrun, kto pierwszy zdobędzie... Jeszcze. Kto pierwszy zdobędzie Netherite, wygrywa. Jeżeli ty wygrasz, dostajesz 500, czyli 250, które mi wisisz i 250 ode mnie i jedziemy z koksem, co? No. 3, 4, go, go. Kto pierwszy zdobędzie Netherite, wygrywa, Miki. Chcemy drzewo zbierać. Wszystko... Ej, zabrał mi drzewo. Ale frajer. Zabrał mi drzewo. Wszystko jest dozwolone, Miki. Wszystko. Dosłownie wszystko jest dozwolone. Można się spychać, można się zabijać, można... Gdzie jest moja myszka? To jest minus, bo ja trochę naoglądałem się speedrunów i wiem, jak speedrunować, ale no... Dobra, chilluj, mordo. Ja totalnie nic nie umiem ze speedrunu, więc jakby Miki ma przewagę. Gdzie jesteś? A już nie... No, biegniesz tam, tak? Nie. Tak, biegniesz. Co, ty szukasz wioski jakieś? No, nie wiem. Miki, ale mów coś w tym odcinku, bo to może, wiesz. Może szukam, a może nie. Może jest szerokie i głębokie, wiesz? Nie zestraj się. Dobra, na razie nie mamy żarcia, więc będzie ciężko. No, dlatego wioska, wiesz, bo w wiosce są stogi siana. Chyba nie widzę żadnej wioski. Mega słabe. Będzie bardzo trudno, tam są konie. Poszły konie po betonie. Ej, no stary, żadnej wioski. Ja też nie wiem, bo niektórzy wiesz, ej. Aha. Ty możesz? I git, jak Wiki padł z wysokiego miejsca. Teraz już mnie nie znajdziesz. No dobra, ale mam przewagę nad tobą. O, dwa bloki drewna. Nie masz przewagi, bo teraz wiesz, że ja wiem, że z tamtej strony nie ma wioski, to sobie pójdę w drugą. Dobra, ale chilluj. Z tej strony jest wioska akurat, bo ja widziałem kątem oka, więc jakby... Elo? Widziałeś wioskę? Ale tak szczerze. Nie mogę ci powiedzieć, Miki, to jest 500. To jest 500 zł. No, okej. To jest pół tysiąca, stary, to jest... Wiesz, że to jest pieniędzy? O! Dobra, nieważne. Lawa pulka. No. Nieważne, nie było tego. Dobra, S, pierwsze sianko. Niemożliwe, że masz wioskę. Jak masz, niemożliwe, że kłamiesz, bo niemożliwe, że tak szybko uciekłeś z tej jaskini. Wyszedłem blokami drewna, które zebrałem, Miki. Na odcinku sobie zobaczysz. No to... To słabo. Właściwie mnie bije. Ja tu w ogóle... Nie spodziewałem się, że mogliśmy ustalić czas jakiś, a nie, że od razu mnie bijesz na sukę. Nie ma żadnego czasu, mówiłem ci, że ustaliliśmy to, że wszystkie rzeczy są dozwolone, Jagmiki. No, tak powiedziałem, prawda? Tak powiedziałeś. No właśnie, więc przepraszam cię serdecznie, ale nie ma co tutaj się oszukiwać, Miki. Kto pierwszy zdobędzie Netherite, gra 500. Ty mi nie musisz płacić oczywiście, ale... O, dobra, no serio, nieważne, że się zbijesz. Się cieszę mega. jak troluję. Nie, szczerze teraz mówię. Kowal, dobra, błagam, diaksy. Jak dam diaksy, stary, to ja lecę do Netheru. Kurde! Ale dobra, dał mi obsa. No, obs, jeżeli ci dobrze siądzie, to może dużo pomóc. Właśnie, to trzeba... Stary, w tej wiosce ani jednej skrzynki nie było. Mówisz? To ja miałem, ale... Zabiłeś golema, mam nadzieję. Tak. Okej. No, ile miałeś razy golema? Nie powiem. Dobra. To fajnie. Powiem ci tak, golema miałem... No? Golema miałem 3 żelaza. Dopiero teraz zabijam. Ale zabiłbyś, gdy ci powiedział? Nie, zabijałem właśnie w tym momencie, jak mówiłeś. Okej. Ciekawe, czy był... Golem mnie zabił.
Przewaga znowu nad Mikim się powiększa, bo golem Mikiego zabił. Powiem wam tak, Zwałem się o budynek najgorzej, ja nie wiem, czy na jakichś kordach to... Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, spokojnie. Na jakich kordach to było. Ale spokojnie, Miki, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Pamiętaj, ja to wytnę najwyżej, wiesz? To my kumple. Dobra. Na jakim etapie jesteś, szczerze? Szczerze? No. Wchodzę zaraz do netheru. Tak? No. A masz diaksy? Nie, jeszcze nie, właśnie dlatego mówię, że zaraz. Dobra, no i... No potwory mnie trolują! To jest w ogóle inne PvP niż na KM i to jest takie dziwne przez to. No, dawno się nie grało na zwykłym serwerze, co? No. Ciekawe jak z diamentami tutaj będzie. Czy to będzie tak jak na tym, na KM, że będzie ciężko znaleźć, czy jednak łatwiej troszeczkę? Jak mam być ja szczery, to nie mam. Ja bym speedruny, szczerze. To jest fajne, ale ja bym pobawił się w speedruny w dwójkę, bo samemu nikt... Ja nie lubię w ogóle robić rzeczy samemu. Tam to jest nudne wtedy. O, dobra, mam... Mam to, co chcę. Możemy pójść spać? Możemy. Okay. Kurde, stary, ja nic tego nie robiłem i to jest problem, co chcę zrobić. Tylko oglądam na YouTubie i to jest przypał. Dobra, na pewno robię to. O, głupki! Dobra, jak mnie zabiją, bo w sumie... No, dzięki. O, i zniknęły, ale to IP-cy zrobiłem. Dałem co łóżko, zrobiłeś? Dałem sobie łóżko, nie biły, a nie miałem już tego zrobić, nie miałem jak zrobić tego siekierki ani nic, bo no bo mi biły. To no dałem i... się, postawiłem sobie łóżko, zabiły mnie się od rodziny od razu przy temach i IQ500. IQ500, brawo Miki. O, wiem, że to ze mną jest dziwne, że IQ500, ale... Ja bym tam maksimum 9 dodał tego IQ. No. Nice. Ez! Jazda! Ale jesteś ograny, Miki, teraz. No, teraz to już mam GG. Jeszcze nie. Ja ryzykuję tylko, powiem ci tyle. Pamiętaj, że netherite ciężko znaleźć. Ale jestem głupi, szczerze. Teraz tak myślę. Nie mam TNT, fuck! Ale to jest przewaga. W sumie. Nie zrobię IQ500. A już miałem takie błyski przed sobą. Nie, klatę zrobiłem z żelaza, już mam klatę. Dobra, mamy to. Czy ja mam wszystko? Chyba mam wszystko. Nie jestem do końca pewien. Dobra, lecimy do netheru. Która jest 22 minuta, czyli speedrun by się nie udał, szczerze mówiąc. Jezu, ale jesteś słabi. Speedrun by się nie udał, ale chilluwa. Ale nie, bo my w sumie nie speedrunujemy. Nie, to jest, wiesz, to pierwszy netherite to będzie, więc przy speedrunie tak nie musielibyśmy diaksów szukać, nie? No. I szczerze mówiąc do tego... A ty, to, że ty masz już diaksy, to jestem już no tak przegrany. Szczerze. Chilluj, ryzykujesz. Tak jak mówiłeś, ryzykujesz. Ja ci ufam. No, to może mi wejść, ale nie musi. Dobra, to szybko. Mega, to jest mega ryzykowne. O Jezus, ale jestem wysoko jeszcze. Ty, jak ty szedłeś do netheru tak szybko? Tą lawą? No. Ja to akurat umiem robić. Jedyna rzecz, którą potrafię. No i teraz... Unlucky, szczerze. Też mam unlucky, bo mam bardzo ja dużo bloków magmy. Ja nie mam diaksów, a jestem w netherze. Dobra, ja liczę na łód szczęścia, bo... Dobra, jest bedrock. Okej, okay, wchodzimy wyżej. No a ja? Ja to w ogóle na łódź szczęścia. 10, 11, 12, 13. Dobra, na 13 zrobimy to. Dobra, zróbmy tak. Tu to. Jezus, padnę chyba. Lagi mam jakieś, a ty? Nie. Dobra, ja mam lagi. Padnij. Błagam. Ej, ale można taką fajną rzecz zrobić z tą serią. Kto zrobi coś pierwszy, czy coś? Może no, możemy to zrobić. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli byście chcieli coś więcej takiego typu, gdzie kto pierwszy, ten lepszy i o coś. Kto na przykład pierwszy znajdzie elytrę. Dzisiaj jest, wyobraźcie sobie, dzisiaj jest o 500 to jest gruby odcinek i to nie jest... to kurde, no.
to nie jest skłamane, to jest... O Jezus, wody wylałem sobie, ale jestem głupi. Ale dobra, w nederze jakby się kończy nasza przygoda, więc... Ej, ale stary, to jest plan o 500, to ja w ogóle już będę spukany. Bo jak ty teraz znajdziesz, to ja przecież spukany będę. No, Miki. Albo się z facetem i się bierze zakłady na poważnie, albo się z nie facetem i się bierze na niepoważnie. No bo ja wiem, myślałem, że wygram, a tu GG. Już takie GG, ja nie wiem, teraz tak naprawdę biegam bez celu, stary. Dobra, a ja wpadłem do lawy, ale chyba przeżyję. Biegam bez celu teraz. 2,5. Dobra. O Jezus, ale fart. Nie wiem, jak to się stało. Dobra. Kolejny ryzyk fizyk. To ja nie zabiję go, bo nie chcę się trollować. Ej, ale po co mi się z nim handlować? Nic mi to nie da. Co nie? Nie wiem. Dobra, ja jestem pewny, dobra, że ominąłem już chyba z pięć tych netherite'ów, nie? Jesteś w netherze już? Ja już dawno w netherze jestem. Tak? Dobra, to ja GG już. GG. No mówiłem ci, nie wchodź tam! GG. Wracaj, Miki. Nie mam ani chlebków, ani niczego. Nie mam nic. Ale nie poddam się, ale no już, no już mam mega ciężko. Dobra, teraz. GG Miki. Masz? Tak. Nice. Tak, znalazłem. Ja i teraz trollowałem, bo mogłem pójść po te diaksy, miałem TNT i bym to znalazł w chwilę. Stary. Ale fart. Kasa u mnie. Kasa u mnie. Kasa u mnie. Jedna ruda. GG. O, ten moment, gdzie naprawdę tryhard się opłaca. Dwie rudy, Miki, znalazłem. Dobra, Miki. No co mam? Tepnij mnie do ciebie. A mogę? No, masz tam, pewnie tak. TPA, Yankee Kid Battle, czy coś takiego. Tak mi się wydaje. O, siema. Jesteś. Nice, GG, piątka. Gratuluję tutaj wygranej. Oj, tak. Ale miałem, powiem ci szczerze, że przez cały odcinek miałem mega farta, naprawdę. Mega farta. Kochani widzowie, następny odcinek tego typu będzie z dwóch perspektyw, bo pewnie jesteście ciekawi, co robił Young Miki, dlaczego byś tak niefortunnie... Ja do mnie pomysł też na dwie perspektywy. O, to zapraszam do Mikiego na kanał, ponieważ będzie coś takiego właśnie, coś podobie, jeżeli wam się to spodobało. Kolejna sprawa, niedługo będzie odcinek z moją kobietą, który was przyprawi o dreszcze. Serio. I to będzie konkretny odcinek tego typu oczywiście, ale konkretny odcinek totalnie. Trochę ją wykorzystam. I teraz tak, dziękuję Miki za udział w odcinku, no niestety przerąbałeś. No. Jeszcze się piłem dupą. A tfu! Pierwszy z nowym netherite. Dajcie znać w komentarzach, co możemy zrobić jeszcze tego typu. Kto pierwszy, ten lepszy, albo kto coś, to coś. I dajcie znać oczywiście w komentarzach. My się z wami żegnamy. Udało mi się na farcie, szczerze mówiąc. Bo naprawdę ciężko było znaleźć netherite. Ale się udało, więc GG. Zostawcie suba, łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Do zobaczenia. Pa, pa. Dzięki, Miki. Pa, pa. A, 500 przelej. No to już wysyłam teraz na PayPala, co? Tak, no i znowu poczekam 2 miesiące. Cześć!